Halo, halo, widzowie, witajcie na dzisiejszym odcinku i dawno nie było takiego zwykłego odcinka, gdzie po prostu były potężne paczki, jakieś piki z ikonami i to wszystko będzie w tym odcinku, jakieś najlepsze rzeczy wam wrzucę i piki z ikoną, gdzie mieliśmy Brazylię do głównego składu znowu na RTG, także totalne dymy, paczka za 600k, za jakieś końsy, w ogóle no, wrzucę wam same mięsko tak zwane w ten odcinek, także zostawcie łapki w górę, komentarze, no i oczywiście suby, jeśli chcecie znaleźć się na tym ekranie, a my lecimy z odcinkiem. Dobra, paczka za 400 monet. Czy będzie niebiesko? Nie. Map Leon 89, no ale to musi być wyższa w rol. Nie, Paredes i Oblak. Kategoria. Halo, halo widzowie, a zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to sponsorem dzisiejszego materiału jest Instant Gaming, gdzie możecie kupić tanie gry, tanie doładowania do PlayStation Store'a i tańsze FC Pointsy. Przechodzimy sobie na stronę Instanta i jak widzicie, gierki są naprawdę dużo, dużo taniej, tak samo do ładowania do PlayStation Store'a, na przykład doładowanie za 200 możecie kupić za 174 zł. Różne wariancje są oczywiście do wyboru, tak samo jeśli chodzi o FC Pointsy, co zaraz wam pokażę. FC Pointsy są tańsze o 22%. Może interesuje nas tutaj FC24. Jeśli jeszcze nie macie, no to możecie sobie kupić na każdą platformę. I też oczywiście mnóstwo procent taniej. Dodatkowo na Instancie macie wsparcie 24 godziny na dobę, także to też jest super opcja. Sama korzystam z Instanta, kupuję często doładowania do właśnie PlayStation Store'a po to, by na przykład doładowanie za 200 zł mieć taniej o kilkanaście procent. Dodatkowo na Instancie właśnie wjechała płatność blikiem, także to jest kolejna super wiadomość dla nas. Linki wszystkie w opisie, ja zapraszam na Instant Gaming, korzystajcie z mojego linku, jeśli będziecie coś chcieli kupić. Lecimy dalej z odcinkiem. Mam nadzieję, widzowie, mam nadzieję, tak? Mam nadzieję, że... Aha, co za... się odsłoniłam. Super! Woo! Super! Ale fajnie to zrobiłam. Ja pierdzielę zajebiście. Nie, no widzowie, no ja tu jestem jednak, nie? Podtrzymałam was w napięciu, a kurczę. Dobra, halo, halo widzowie, nagrywam to specjalnie na YouTube'a, bo wyszedł pik, jeden z trzech kart, 86+, Liktot i podobno jest coś nie tak i cały czas leci z tego Messi, więc szybko zrobiłam na głównym koncie i otwieramy po 19 i czy będzie co to tym Messi? Zobaczmy. Nie będzie. Zamówiłam sobie książkę, nie? Zamówiłam sobie książkę, mówię, dobra, to jest czas, żeby... O, jest Adamek! Żeby zacząć czytać. No i zamówiłam książkę, tak? Przyszła w czymś takim. Czymś takim przyszła. Ja mówię, no nie, jak oni do tego zmieścili książkę? No i tak otwieram. Przy paczkomacie to od razu. Bo mówię, no nie, no przecież niemożliwe, nie? I uwaga. Zamówiłam książkę na płycie. Na płycie, widzowie, jak coś, zamówiłam książkę sobie. Takie coś się może tylko mi przydarzyć, nie? No jak ja to zrobiłam, to nie mam pojęcia. Znaczy, zamawiałam tą książkę o 2 w nocy na telefonie w łóżku, ale czegoś takiego bym się nie spodziewała, nie? Dobra, trafię to ty przecież, wiadomo, widzowie, że trafię. No trafię, no! Dobra, widzowie, paczka za 600k za koniec. Jest to najgłupszy pomysł, jaki można było zrobić, ale widzowie chcą, a ja widzów szanuję, tak? Widzów szanuję, więc dla widza paczka za 600 tysięcy za zadanie będzie... Nie zobaczy tych flar niebieskich na tym koncie, nie da się, nie da się widzowie. O Jezus Maria, no musi, no z pierwszej nie było nic niebieskiego, to teraz musi być albo ikona, albo kurde... Toty, tak? No musi, dobra widzowie, kolejna paczka za 100 tysięcy, nie pytajcie. Za końcu nie oddało, to może za FP zobaczymy niebieskie albo białe flary na głównym koncie. Daj mi okulary, bo nie widzę. Ikona? Dobra, Hansen w informie, a jednak nie.
No way, nie. Paczka za 500 tysięcy, 3,5 FP. Zobaczmy niebieskie flary. To nie jest prośba, a raczej rozkaz. Tak! Teraz to ty, czy co? To będzie Ederson pewnie. Okej, jest Entoty. Jest Entoty. Kto tu przyjdzie? Bernardo Silva. No, kto inny mógłby przyjść? Kto inny mógłby przyjść? Ale to nie jest dobra wiadomość, widzowie, no. Za coins. Nie, ty, żebym się nie pomyliła. Dobra, wymienna paczka za 1500 FP. Okej. Czyli manę. Ojejku, no to się kiepsko. Chyba, że podwójny walkout będzie. No to dymy. Po nietrafieniu żadnego toty, to my potrzebujemy na głównym kącie apów. Więc hello, giereczko, coś z Brazylii może w końcu. Jest Holandia, no dobra, zobaczymy, co nam będzie w tej Holandii. Jest, a Brazylia, Jezus, czemu ja tak szybko to zrobiłam? Czemu tu jest jakiś kaka? Dlaczego? Dlaczego? Jakiś kaka? Nie! Nie! Oni mi dają pierwszy raz Brazylię i to jest kaka, to jest żart, to jest absolutny... Nie no, to jest żart totalny, nie? To już tak zróbmy, dawaj mi tą Brazylię, ale tym razem coś lepszego niż zwykły kaka. Lecimy, widzowie, lecimy. I patrzymy sobie pomalutku, co my tu mamy z tej strony. Mamy Holandię na start. Tu co będzie, uwaga, 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 uwaga. Włochy, bardziej, okej. Okay. No przynajmniej wysoki overall. Tyle dobrze. I tu jakaś Brazylia. Proszę, proszę. Nie no, Hiszpania. Jezus, nie. Dlaczego Iero jest w tym samym miejscu na głównym kącie? Oby tu Bergkampa nie było teraz. 94 tempa? A nie 84. Jezu, myślałam, że 94, że Johan Cruyff. Dobra, nie no, ta gra jest, nie nadaje się. Ale dobrze się nie męczyliśmy. Naprawdę dobrze się nie męczyliśmy. Sobie odbieramy na cirku nagrody. I zobacz, o, jest, w końcu! Jeszcze bramkarz! Let's go! No i cyk! Idealnie, idealnie! Idealnie! Widzowie, idealnie, no! Taki Donnarumma, sztos! Top, top, top! Dawaj jeszcze jedną. Okej, okay, Bernardo, jak najbardziej, nie no, top, top, top! Ale będzie dym. Dobra, no to pokaż, co ciekawego masz dla nas, Greczko, z tej ikonki. 3, 2, 1, start. 3, 2, 1, start. Oby Brazylia jakaś była. Dobra, nie zaczynamy od tego, kilku. Zaczynamy od którego? Od tego, zawsze. Zawsze. No i cyk, Holandia. Byśmy zaczęli od tamtego, to by nie oddało. Teraz ten prawy. Uwaga. Cannavaro, no zapominamy. Zapominamy o panu Cannavaro. Dobra. Anglia specjalna. Skols! Ktoś napisał o tym Skolsie. Beka. Dawaj tą Brazylię, no. Nie no, drugie Włochy? Zola? Czy Holandia to uratuje? Ej, dobra nota. Okej, okej. No, jest szansa, że tu jakąś Brazylią sypnie przy tej piosence. Lecimy, widzowie. Proszę, Brazylię. Chcę zobaczyć Brazylię, no. Zróbmy z tego RTG główne konto. Jeszcze jakiś jeden mocny traf, nie? No, taki angielski Barnes jak najbardziej, myślę, tutaj pomoże, pomoże w tym. Yes! Let's go! Mamy Brazylię! Mamy Brazylię, widzowie! Let's go, let's go! Yes! W końcu Brazylia na RTG! Zobaczymy, kto to będzie, no bo to wiadomo. Może być jakiś kaka zwykły czy coś, ale... Ale już jakiś tam plan mamy spełniony, tak? No to zobaczmy, zobaczmy, kto to będzie. To jest jakiś obrońca! Cafu! Nice! Jeszcze Cafu na RTG wjeżdża, nie?